Witam was, moi drodzy, witam was pięknie w nowym odcinku Postala z tej strony Witchhaven. Zapraszam was na nowe oglądańsku. Czyli w tym odcinku mamy iść do... Ej, o co to kurwa jest? Przecież już to robiłem. Napalm Factory. Dziesty dziewiąty, no nie, to jest co innego. 25, 27. Muszę zobaczyć, czy to masz chyba zły safe, czytałem. Mam nadzieję, bo coś dziwnego się tu dzieje. Bardzo by mnie to zasmuciło. Uncle Dave, dobra. Bardzo by mnie to rozwścieczyło i zasmuciło zarazem. Fuck you. Dziewczyna. Krwawisz. Masz teraz. O. Szczałem na nią. Wybór broni jest trochę niedorozwinięty, ale... Dobra. Wykrwawiłaś się, to dobrze. Twoja koleżanka się tam u góry wykrwawiła. Ty też. Grubasie, gdzie uciekasz? Dobra. Gdzie mam iść teraz? Tam, na górę. Co? Don't shoot me, please. Co? To było takie trochę irracjonalne w tej grze. Zachowanie czasami sztucznej inteligencji. Było okropnie irracjonalne. Ale... Chyba jej podrżnąłem gardło. Jak się wykrwawisz? Nie uciekniesz. No, come on. Come on. Wykrwawiła się. O, przykro mi. Przykro mi. Pomóżcie jej. A policja se chodzi, babka się wykrwawia, policja se chodzi. A co tam to kogo obchodzi? Idziemy do tego wujka Dave'a. Tu jest kotek na płotek. Porwałem kotka. Ha! Dwa koty złapałem. Dwa kotki schwytałem. Przedostatni sezon oglądasz. To dobrze. Monika ogląda Skazanego na śmierć. Skazanego, ja nigdy go nie oglądałem. Tylko pamiętam, że mój brat go kiedyś ze swoim kolegą. Dobrym kolegą oglądał. O, zaraz kotka złapię. Ha, ha, ha. Ciekawe, czy jak rzucę tego kota. Chowam ten nóż. Niczego nie widzieliście. A, te leki wziąłem, tak? Dobra. I feel better already.
Nic, może tu będzie jakaś apteczka, to zobaczymy, sprawdzimy to. No, ale gram sobie dalej w tego Back from Blood. That's the stuff. Gram sobie w tego Back for Blood i muszę przyznać, że bardzo fajna gierka, naprawdę. Naprawdę mega, mega fajnie zrobiona. Nie, wiadomo, że nic odkrywczego, ale i ma tego ducha, czuć tego ducha Left 4 Dead. Czuć w szczególności pierwszego Left 4 Dead, aczkolwiek no Left 4 Dead był the beściak, nie? No, no był najlepszy. No nie ma co porównywać, ale pierwszy Left 4 Dead był naprawdę świetną grą. Najbardziej mi się podobało to, że na przykład no, w wersji PC-towej można było mieć mody, tak? Można było mieć mody, które, dzięki którym mogłeś sobie grać sam i strzelać tylko do zombiaków, tylko nie było hord, ale z kolei był jeden wymóg. Trzeba było strzelać w głowę zombiakom, tak? Chyba, że się miało jakiś ciężki karabin, to wtedy na przykład urywało im tam ręce czy nogi. Był taki mod, nie? Do tego pierwszego Left 4 Dead. Bardzo mi się to podobało. Aczkolwiek już powiedzmy po tych dwóch godzinach gry widać było, że jednak trochę się monotonnie robiło, więc... Jaki Uncle Dave. Uncle Dave trochę lepiej wyglądał na filmie postał, ale też, ale miał podobną koszulkę jak ten tu. Czy nawet taką samą? Someone's gotta take over now. Goście, muszę was tutaj temperować, bo piesek, przydasz mi się, nie? Przyda mi się, piesiu. Tylko czy ja mam żarcie dla psów? Cholera jasna, nie mam żarcia. A! Cholerne psy! To musiało zabić te psy. To już musiało ich zabić. Durni gliniarze. Stupid cops. Idziemy. Kurwa, czołg wysadziło? No tego nie planowałem. Ha, ha. Przyznam, że tego to nie było w planach. Spierdalaj, kotku. Okej. Okay. Tak, postal dude, zapisuję. Będę kurwa zapisywał tyle, ile mi się podoba. Spalę was wszystkich. Spalę was wszystkich, gliniarze. I'll burn you all. Haha. Yes. Kurwa. Spadaj, gościu, nie? Idioto. Kurwa ich mać. Kurwa. Cholerni gliniarze. A tak, tak to nic nie zadziała, nie? Dobra, zdechła szmata. Stop!
Kurwa, jestem z rakietą. Spal się, bydlaku. Kurwa, to mi się nie podobało. To było niemiłe. Szczerze mówiąc, to nie wiem, ilu ich tam jest. Didn't you just save? Nie wiem, ilu ich tam jest, tak szczerze mówiąc. Tu są czołgi. Tam nikogo nie widzę. A czy z tej wyrzutni da się rozwalić te czołgi, co tam są? Satan mode. A nie, CTR jakiś. Yeah. Dobra, czas tam iść. Teren chyba oczyszczony w miarę. Jeśli nie, no to... Kogoś spotkamy, to go zabijemy, nie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sadamy fajka na razie. My grandmother could beat the game if she saved as much as you. Ta, wiem, że twoja babcia by kurwa to przeszła, gdyby tyle zapisywała co ja, ale. Ale sorry. Zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówię, no a dla mnie Left 4 Dead był. Głupi kot. Are you saving again? Tak, tak, zapisuję znowu. No, zobaczymy. Nie, no mi się ten Back 4 Blood podoba, całkiem nieźle się w to gra, ale tak jak mówię, no ja najbardziej lubię, jak nie ma żadnych tam pomocników po bokach, aczkolwiek wiem, że przychodzą momenty w tej grze, w której no musi być jakiś pomocnik. Musi być ktoś, kto ci pomoże. Nie wiem, czy jestem w stanie tam wejść na tym etapie. Czy muszę jeszcze wszystkich tu pozabijać? Może jeszcze są tu jacyś agenci? Ogólnie chodzi o wymordowanie wszystkich tych agentów, nie? Tych z ATF-u. Cześć, kobitka. Damn, here I was minding my own business, just enjoying my Second Amendment rights, and you people have to freak out on me. Nie będziecie mi tu stać, kurwa, i wchodzić w drogę, nie? Nie ma mowy. Ale tak szczerze mówiąc, wiadomo, że Postal 2 wcale nie był grą dłuższą niż chociażby Postal 3. Ale Postal 3 był bardziej liniowy, tylko że tam było wiele takich fajnych pomysłów. Postal 3 był bardziej profesjonalnie według mnie zrobiony. Gdyby nie ta zrypana optymalizacja na samym wstępie,
to ta gra byłaby według mnie lepsza niż Postal 2, tak? Tylko że no, optymalizacja była spieprzona. I to mocno spieprzona. Nie bawcie się, ja też czasami nieuczciwie podchodziłem do Postala 3, ale to dlatego, że no, znaczy nieuczciwie, no. No szczerze, bo Postal 3 miał po prostu zdupczoną optymalizację, wiadomo, no nic nie psuje zabawy tak, jak spieprzona optymalizacja. Gdzie jest ten Uncle Dave? Głupie, nie mogę. Too easy. Time to head home. Nie wiem, czy pójdziesz do domu. Nie teraz. Oni tu zaraz wpadną, gościu. Zaraz tu grupa wpadnie. Słacistów. Ekstremistów. Pisladenów. No, tak myślałem, że przyjdą. Odjechali tym czołgiem i teraz będą wkraczać do akcji. No nic, musimy tutaj zastosować inną taktykę. My grandmother took the game as she wing. Are you saving again? No, poczekamy tutaj, aż przyjdą. Przyjdą to? Nie, idą, idą, idą. Wing. Very good. Very good, very nice. Co to jest? Co tam jest, glina? Spadaj stąd. Ciuć moku. Tyle, kosą was załatwię. Jak to mówiłem, sprzedam wam kosę. Nie moja wina. Jak stawiacie sprawę? Ja bym wam krzywdy nie zrobił, jakby trzeba było, ale... Cóż, atakujecie Uncle Dave'a. Więc musicie się liczyć z tym, że zginiecie za to. Nie ma litości. Uncle Dave to jest, kurde, mocarz. Uratuje świat po apokalipsie. Musimy pójść jeszcze z tej strony i zobaczyć. A nie, tutaj już się wszystko zawaliło. No nic, chyba czas do domu iść, nie? Jeśli nie ma tu już nikogo, kogo mógłbym przeciąć w pół. O, granacika sobie jeszcze wziąłem. Wysadźmy sobie czołg w powietrze. Nie ma! Ja to jak wysadzić jednym granatem czołg. Tam to były chyba już uszkodzone dosyć mocno. Jeman! Yeah, chodź tu, gościu. O kurwa, nie tylko. O. O nie! Skurwysyn, prawie by mnie zabił. Nie ma nikogo na górze, nigdzie. Chyba już ich wszystkich zabiłem. Tu są jeszcze. Jeszcze tu ktoś został, tak? Haha. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę.
Ojżeż ty. Taki spaślak z taką rakietą biegnie. Kurde. Yeah! Good God, it's the apocalypse. Haha, no tak. Such a crucial story element. No tak. The font is nice, though. Apokalipsa. Spadać, goście. A coś ci, gościu, się stało. Definitely need more of that. Dobra. A zginęła, muszę się stąd ulotnić. Może jak tam pójdę, będzie lepiej. Czy ja muszę tu wrócić do domu? Kurwa. Muszę wrócić. Płoniecie. Idę, moi drodzy, idę na żywioł. Wszystko spalone, tu się wszystko pali. No to nieźle, wszystko się tutaj pali. A ja muszę wrócić do domu. I na co mi się teraz ten alternator przyda? Nice. Time to head home. Tylko jestem pewien, że muszę teraz wrócić do tego domu i go sam znaleźć. Grandmother could beat the game if she saved his Goście, ja naprawdę nie chcę z wami walczyć, ludzie. Nie mam takiej ochoty, ale jeśli mnie zmusicie, no to. O, koty spadają z nieba. Patrz, widziałeś koty spadające z nieba. Idę z tym gościem. Facet, nie strzelaj do mnie, nie próbuj strzelać do mnie. Pajacu. To pytanie, czy ja idę dobrze teraz. Co jest za kurwa? Głupek. Jarać, goście. Muszę sprawdzić, czy dobrze idę. Nic, to idę do tego domku. Idziemy do tego domku. Trzeba się stąd ulatniać. Nie no, napierdalam jej po głowie, ona nic, nie?
Sakra jakaś. Ludzie zabijający ludzi na maksa. Uuu. Co ja tu mam? Tak, mamy good stuff. Ja pierdolę, ale dobra strzelba. Czego ja dopiero teraz znalazłem? Tak, dopiero zapisałem, gościu. Tam też jest właśnie na Back 4 Blood, taka jedna. Kurwa, dobra to jest. Taka jedna broń jest. Na tym Back 4 Blood, nie? Zajebista. Dobra, dawać to. Ej, żeż kurwa. No, wiem, że to jest niedobre, gościu, ale... I tu muszę za to obzieść. Muszę się stąd zmywać, bo mnie tu zaraz zabiją. Wszyscy do ciebie strzelają i... jest bardzo niekomfortowa sytuacja, tylko... Pamiętam do końca, gdzie był ten. Gdzie był mój dom? Yeah, baby, I am. Time to head home. Wydaje mi się, że gdzieś tam na dole. Time to head home. Time to head home, chyba tam, kurwa, nie wiem. Tak, tam jest mój dom. Dobrze. Nic. So that's what that smells like. Dobra, niech się palą, tylko ja nie wiem teraz jak mam. Czy ja się mogę teraz jakoś tu przedostać? Smells like chicken. Smells like chicken, ale gadasz. Muszę wejść tu do domu. Kurwa mać, jakie pojebane drzwi. Obczać stąd. I definitely need more of that. Nic, trochę to zawsze więcej zdrowia. Jeszcze muszę sobie wypalić jedno. Faję i tyle. Dalej was. Gień. A. Koniec gry. To jest dobre tutaj.
you remember my rocky road? Dobra, pyta się go, czy pamiętałeś o moim ciastku, nie Rocky Road. Się wkurzył. Postal 2. No właśnie, Postal 2, moi drodzy. Ten kawałek, co tutaj idzie, to jest kawałek takiego zespołu. On się kiedyś nazywał Wrath. Wrath się pisze. Ale można go też znaleźć pod tytułem, znaczy jest też pod nazwą Myriads. Fajny zespół. No, to jest dokładnie ten zespół. To jest taki gotycki metal. Całkiem fajny zespół. Myriads, według Rat był dobry. Fajne mieli kawałki, ale Myriads był bardziej taki, no, bardziej pod poważniejszym podejściem, według mnie, bardziej profesjonalnym podejściem, tej samej grupy, tych samych ludzi. No, moi drodzy, no, Postal 2, jaki jest, każdy widzi, no, jest to popieprzona gra. Piotr Sztukowski nawet brał udział w robieniu. Ktokolwiek go to nie był. Pozdrawiamy pana Piotra. Programista tej jakże wybitnej gry. Ten kawałek pamiętam też pierwszy raz się pojawił, kiedy pokazano pierwsze gameplaye z Postala 3. Nie pamiętam, który to był rok 2000, mógł być już 7, 8. Tylko że na pierwszych gameplayach Postal 3 był bardziej taki w klimatach Postala 2, tam nie było takich jakichś tam palm czy czegoś, tam były normalne takie, takie jesienne klimaty. Liście, prawda, taki przygnębiający klimat, trochę mgły, takie liście gdzieś spadające, że brązowe, takie złote, kurde, to, no, to było według mnie dużo lepsze. Dużo lepsze niż to, co później zrobili, że zrobili takie jakieś palmy, jakieś co w Kalifornii klimaty. Ale też Postala 3 nie grało się źle, nie? Tylko że po prostu wiadomo, no, zawiódł w szczególności optymalizacją. Optymalizacją zawiódł. No, ale Postal 2 jak najbardziej super. Postal 2. Oczywiście jest też dodatek do Postala 2, który nazywa się Apocalypse Weekend. Apocalypse Weekend. Czy mamy trochę czasu, może nagram tego Apocalypse Weekend, czemu nie? Też jest śmieszny. Może go nagram, zobaczymy. Tak czy owak, dzięki za oglądanie, moi drodzy, tej serii i bywajcie.